Zawiedliśmy się na panu, panie Dariuszu Ostafiński. Po prostu mieszanie z błotem zawodników to już trochę przesada, więc... Ale tutaj właśnie u nas jest w tym problem właśnie, z tym balansem i z tym odpowiednim podejściem. To zależy jak się czyta. Ja wiem, pamiętam, wiesz, może rozumiem zależy, do czego... Się, rozumiem, rozumiem do czego... Dariusz Ostafiński, czas stary. A idź pan takim z tematem, nie chce mi się w ogóle na ten temat rozmawiać. Gość za kałą polskiego żużla i tyle. Już się boję. Już trzęsę się dosłownie przed panem Grzybem. Pan Krezes napisał mi, żebym go przestał nękać. I dlatego ja właśnie chciałbym przeprosić wszystkich kibiców Sportowych Faktów, że nie pojawiają się tam moje wywiady, ponieważ nie potrafię z panem rozmawiać o sporcie i tyle. Nie musisz ze mną rozmawiać, ale teraz jesteś, rozmawiasz i jak widzisz, nikt nie gryzie, nikt jakby nie robi jakiegoś kłopotu. Dziennikarze sportowi to ludzie, którzy mają za zadanie relacjonować wydarzenia z danej dyscypliny kibicom, przedstawiając prawdziwe informacje i będąc przy tym rzetelnym oraz odpowiedzialnym za to, co publikują w mediach. Nierzadko niestety pojawiają się ludzie nieodpowiedni na to stanowisko, którzy wykraczają poza swoje kompetencje, wchodząc w życie prywatne sportowców, co prowadzi w skrajnych przypadkach do problemów zarówno zawodnika, jak i jego rodziny. Żużlowy odpowiednik takiego dziennikarza to pan Dariusz Ostafiński, który nieprzerwanie od wielu lat jest właśnie tym skrajnym przypadkiem, a mimo tego z sukcesem nadal publikuje swoje artykuły na jednej z popularniejszych stron internetowych o tematyce sportu. Witam na kanale Żużlowe Historie, gdzie pokażę wam, w jaki sposób Dariusz Ostafiński kłamie, manipuluje oraz szkodzi ludziom związanym ze sportem żużlowym. Kim właściwie jest Dariusz Ostafiński? Jak możemy przeczytać na sport.interia, jest dziennikarzem sportowym od 1992 roku, a także publicystą, reporterem i autorem bloga Bez Hamulców i m.in. książki o Gollobie. Ekspert stacji telewizyjnych i radiowych. Redaktor prowadzący działu żużlowego w Przeglądzie Sportowym i WP Sportowe Fakty. Swoją popularność zdobył na artykułach o chwytliwych, kontrowersyjnych nagłówkach, a także szukaniu sensacji i pisaniu o wydarzeniach, które nigdy nie miały miejsca. Wyciąga słowa z kontekstu i w internecie pisze co chce, byleby artykuł zrobił dużo wyświetleń. Na żywo za to próbuje być bardzo miły oraz uprzejmy dla zawodników. Podjąłem się analizy kilkudziesięciu artykułów pana Ostafińskiego, aby lepiej zrozumieć niechęć kibiców oraz zawodników do tego redaktora. Sytuacji do omówienia jest dużo. Przyjrzyjmy się zatem pierwszej z nich. Błędy czy też wpadki zdarzają się każdemu. Najważniejsze jest, żeby wyciągać z nich wnioski i starać się zminimalizować szanse kolejnych niepowodzeń. Ważną cechą jest także umiejętność przyznania się do nich. Niestety pan Ostafiński uważa inaczej, bowiem redaktor ten celowo wprowadza swoich czytelników w błąd, brnąc dalej w swoje kłamstwa i naruszając przy tym dobre imię innych ludzi. Przeczytajmy artykuł z 14 września 2017. Jeśli Unia dosypała świeżego materiału na tor, to może mieć duże kłopoty. Jeśli teraz nie siedzicie, radzę wam to zrobić i się wygodnie oprzeć, żeby przypadkiem się nie przewrócić. Menedżer Fogo Unii mówił, że w Lesznie dosypali trochę świeżego materiału na tor. Jeśli tak było, klub może mieć kłopoty. Każdą zmianę nawierzchni trzeba zgłaszać. Unia tego nie zrobiła. W dalszej części artykułu czytamy. Próbowaliśmy zweryfikować wypowiedź Barona dla N-Sport Plus, ale nie odbierał telefonu. Panie Dariuszu, mam dla pana świetną wiadomość, ponieważ pomogę panu zweryfikować te słowa. Wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz wypowiedzi Barona dla N-Sport Plus, na którą pan się powołuje. Co dalej? Wiemy, że ostatnio dosypaliście nawierzchni. Te czasy chociażby w meczu z Rybnikiem były szybsze, lepsze. Czy taki był zamysł i tego oczekiwaliście? No, chcieliśmy troszeczkę zmienić tor. Runda zasadnicza była po to, żeby objechać na playoff. Chcieliśmy mieć handicap własnego toru. Zobaczymy, czy nam się to uda. Popróbowaliśmy w meczach wcześniej już. Nie dosypywaliśmy nawierzchni, ale żeśmy troszeczkę zebrali. Nie dosypywaliśmy nawierzchni. Jaki jest sens kontaktowania się z Piotrem Baronem, skoro w tym samym wywiadzie, z którego pan cytuje jego słowa, mówił o tym, że nic nie było dosypywane? Ale to nie wszystko, ponieważ dwa dni później pojawił się nowy wpis pod tytułem „Jest odpowiedź Unii w sprawie toru”. Piotr Baron ściemniał, żeby zdezorientować rywala. Jak czytamy,
pisaliśmy o wypowiedzi Piotra Barona dla N-Sport Plus przed pierwszym półfinałowym meczem z Ekantor Falubazem Zielona Góra. Przyznał on wówczas, że w Lesz nie dosypano świeżego materiału na tor. Nie dosypywaliśmy nawierzchni. Historia sporu między Ostafińskim a Drabikiem zaczęła się jeszcze kilka lat temu, kiedy Maksym odmówił redaktorowi udzielenia wywiadu. Wówczas pan Dariusz mocno poirytował się tym faktem i napisał felieton, w którym skrytykował zachowanie zarówno jego, jak i obecnego wicemistrza świata Macieja Janowskiego, któremu redakcja już wcześniej zaszła za skórę. Janowski został porównany do rozkapryszonego dziecka w piaskownicy i zarzucono mu brak szacunku wobec kibiców przez to, że nie udziela wywiadów. Artykuł spotkał się z falą krytyki ze strony kibiców, a Ostafiński po raz kolejny pogorszył swoją sytuację. Najwidoczniej tego nie dostrzegł, bo 10 miesięcy później wyprowadził cios poniżej pasa w stronę zarówno Maksa Drabika, jak i jego rodziny. Zawodnik kończąc sezon 2018 opublikował post na Facebooku, w którym podziękował swojemu mechanikowi za cały rok i całokształt współpracy. Nie spodobało się to Ostafińskiemu, który w swoim felietonie zwrócił się bezpośrednio do Maksyma. Zaraz, a gdzie są podziękowania dla taty Sławomira? Gdyby nie on, to być może zbierałbyś flaszki i chodził z nimi do skupu. No możliwe, aczkolwiek z kolei gdyby nie Maksym, być może Ostafiński nie miałby o czym pisać i wyręczyłby go w zbieraniu flaszek. Jak dalej czytamy, wiem, że panowie się w tym roku rozstali, ale to nie była inicjatywa ojca. Pytałem kilku osób, które stwierdziły, że syn pozjadał wszystkie rozumy, że charakterek odziedziczył po mamie i pokazuje pazurki. Panie Dariuszu, czy był pan przy Maksymie w trakcie sezonu, czy tylko powtarza pan plotki, które od kogoś usłyszał? Tymi słowami Ostafiński nie tylko upublicznił elementy życia prywatnego Maksa Drabika, ale także postawił w złym świetle jego mamę, która ze sportem żużlowym nie ma nic wspólnego. O ile odniesienie się do Sławomira Drabika, który brał czynny udział w sportowej karierze syna, mimo że jest niestosowne, to w miarę możliwości akceptowalne. Natomiast wątek charakteru matki żużlowca skreśla Ostafińskiego jako dziennikarza. Wyraźny sprzeciw temu zachowaniu wygłosił na Facebooku Maciej Janowski, który powiedział, co sądzi o takim traktowaniu swojego kolegi. Ale ja jestem bardzo mocno zaskoczony pewnym artykułem, który się pojawił i obok którego nie możemy przejść obojętnie my jako zawodnicy i wy jako dobrzy kibice, którzy przychodzicie na super widowisko na stadiony. Po prostu mieszanie z błotem zawodników to już trochę przesada, więc odpowiadamy na ten artykuł i sami ocencie, czy mamy rację, czy nie. Jakiś czas później, mimo wcześniejszych zachowań Janowskiego, które wskazywałyby na to, że nie zamierza przeprowadzić ani jednej rozmowy z Ostafińskim, przyjął on zaproszenie do jego programu, w którym między rozmówcami doszło do bezpośredniej dyskusji na temat artykułu o Drabiku. Polska pod względem takim jakby zainteresowania żużlem jest wyjątkowa, tak? Nigdzie indziej, powiedzmy, waszą pracą, waszym jeżdżeniem w żadnym innym kraju się tak bardzo nie interesują jak właśnie my, u nas, tak? No może czasami za bardzo. A, to wiesz, jak za bardzo, to dobrze. No nie do końca. Ja uważam, że dobrze. Kwestia jest jakby tylko odpowiedniego podejścia do tego i znalezienia takiego balansu. Dokładnie, no ale tutaj właśnie u nas jest w tym problem właśnie, z tym balansem i z tym odpowiednim podejściem. To zależy, jak się czyta. Ja wiem, pamiętam, wiesz, może rozumiem, do czego Maciej nawiązujesz trochę, bo mieliśmy niedawno, tu muszę wyjaśnić, jakąś taką małą wymianę w internecie. Ja napisałem, że Maksym Drabik w jednym z postów na Facebooku... Przed świętami. Dzień przed świętami. Bardzo, bardzo mądra decyzja. Maciej, poczekaj, daj mi dokończyć, zaraz będziesz mógł odpowiedzieć. Ja napisałem tylko tyle, że jakby nie podobało mi się, że Maksym Drabik w poście na Facebooku nie podziękował swojemu tacie za całokształt kariery. Uważam, że to jest po prostu jakby słuszne, tak należało zrobić, tak wypadało wręcz zrobić. To było 2 miesiące po sezonie. Skąd nagle dzień przed świętami? Natomiast Maciej, nie doszukuj się w tym drugiego dnia. Ja bym, wiesz, zapytałbym się ciebie, czy uważasz, że to jest coś złego. Czy ty podziękowałbyś swojemu tacie? W tym momencie redaktor próbował sprytnie zmanipulować Maćka. Przekierował temat na jego osobę, pytając się, czy on podziękowałby swojemu ojcu. Gdyby odpowiedział, że tak, przyznałby rację Ostafińskiemu w kwestii Drabika, a gdyby odpowiedział przecząco, pan Dariusz mógłby stwierdzić, że Janowski także nie zachowuje się odpowiednio wobec ojca. Ale to nie jest pana sprawa, to nie jest wyciąganie dzień przed świętami takich rzeczy. Jesteście osobami publicznymi. Oczywiście, ale mój ojciec nie jest osobą publiczną. Jest to też tak, że mama Maksa też nie jest osobą publiczną. Ja myślę, więc że nie powinno się wchodzić z butami w kogoś życie.
Zostańmy przy sporcie. To nie jest Mamy Maciej... dużo tematów do rozmawiania o sporcie. Nie rozmawiajmy o rodzinach. Maciej, ale tak się, składa, że, tak się składa, że rodziny są w tym sporcie obecne. Wy jesteście. Też rozmawialiśmy o tym, co wasi ojcowie robią w teamach. To jest prosta sprawa. Dziennikarz ma prawo jakby skomentować każdą rzecz, przedstawić swój punkt widzenia i tyle. I tylko tak to należy traktować. Ja uważam, taki mam pogląd na tą sprawę i to wyraziłem. Ty odpowiedziałeś w jakiejś tam formule facebookowej, jaki ty masz pogląd na ten temat. Okej, ja to szanuję, to jest twoje zdanie. Moje zdanie dlatego ja właśnie takie. Chciałbym przeprosić wszystkich kibiców Sportowych Faktów, że nie pojawiają się tam moje wywiady, ponieważ nie potrafię z panem rozmawiać o sporcie i tyle. Po tych wszystkich wydarzeniach redaktorowi nadal nie zabrakło tematów do pisania o Drabiku, ponieważ ten w 2020 roku złamał przepisy dopingowe, przez co został zawieszony na sezon 2021. To spowodowało potop kolejnych tekstów na temat tego zawodnika, ale niestety na tym się nie skończyło. Gdy Max mógł już wrócić do żużla, padł ofiarą niestosownych komentarzy redaktora w temacie jego ubioru, a nawet sposobu wypowiadania się. Najwidoczniej uważał on, że jest to odpowiedni temat na napisanie o tym artykułu. Jednak moim zdaniem artykuły typu co on na siebie włożył nie przystoją redaktorowi żużlowemu. 24 lutego 2021 roku Ostafiński podzielił się gorącymi doniesieniami dotyczącymi nieodpowiedniego zachowania grupy Stali Gorzów na hiszpańskich wyspach. Według doniesień i mini śledztwa, które przeprowadził, członkowie obozu mieli bardzo hucznie świętować wyjazd, utrudniając przy tym mieszkańcom hotelu wypoczynek. Powoływał się na komentarz na Facebooku mecenasa Jerzego Synowca. Jak czytamy, chociaż nawet ja bym tego nie wymyślił, że szefa takiej akcji promocyjnej nie wpuszczą do samolotu z powodu brak kontaktu z otoczeniem. Pan Dariusz szybko podłapał temat, kontaktując się z szefem recepcji hiszpańskiego hotelu, który przyznał, że była część grupy, na którą były składane liczne skargi od innych mieszkańców. W tym momencie plotka zaczęła nabierać sensu, a zarząd gorzowskiego klubu musiał skonfrontować się z przedstawionymi zarzutami. 4 dni później, obecnie już były prezes Stali Gorzów w wywiadzie dla pobandzie.pl, wyraził swoje zdanie na ten temat i udostępnił oświadczenie hotelu na Teneryfie. Przede wszystkim chcieliśmy przeprosić za nieporozumienie wywołane przez falę informacji, które ukazały się w polskich mediach. Prawdą jest, że redaktor Ostafiński napisał do nas maila z prośbą o informacje o pobycie członków zespołu Stali Gorzów na Teneryfie. Prawdą jest też, że nasz szef recepcji odpowiedział mu po kilkukrotnym ponagleniu. W żadnym momencie nasz kierownik recepcji nie podał żadnych danych osobowych żadnego członka zespołu. Jak zostało wskazane w e-mailu, w tych dniach były inne rezerwacje grupowe z Polski, a hotel zgłosił, że grupa hałasowała w hotelu, przeszkadzając innym gościom. Wydaje się, że dziennikarz pomylił lub chciał pomylić słowo grupa z zespołem. Chcielibyśmy powtórzyć nasze szczere przeprosiny za to ogromne nieporozumienie. W obszernym wywiadzie dla Sportowych Faktów Marek zaprzeczył spekulacjom o jego stanie upojenia na lotnisku. Mówił, że prowadził on autobus na lotnisko z rodziną w środku. To prawda, że nie został pan wpuszczony na pokład samolotu z powodu braku kontaktu z otoczeniem? To wierutne kłamstwo, że byłem pijany. Będzie je zresztą bardzo łatwo udowodnić przed sądem. Przed hotelem, w którym mieszkaliśmy, były kamery, które zarejestrowały, jak wsiadam do busa i go prowadzę. Była w nim m.in. moja żona i 7-letnia córka. Przed lotniskiem na Teneryfie są wypożyczalnie samochodów. Zatrzymałem się tam i zdałem busa. O swoich siłach wszedłem na lotnisko, co również na pewno zarejestrowały kamery i co widziało mnóstwo osób. Stałem tam w kolejce do check-in. Czyli wrócił pan razem z drużyną? Nie, bo były problemy z odprawieniem mnie. Czekam na wyjaśnienie od linii lotniczych, dlaczego tak się stało. Mam pewne domniemanie, dlaczego mój bilet został anulowany, ale na pewno nie chodziło o to, że byłem nietrzeźwy. Zapewniam, że wyciągnę konsekwencje prawne. Moi prawnicy szykują pozwy. Słowa te nie były tylko próbą nastraszenia Dariusza Ostafińskiego, bowiem Marek rzeczywiście podał go do sądu, a rozprawę wygrał. Obecnie jednak przebywa on w areszcie. Jego areszt dotyczy grupy działającej w latach 2015-2019 na terenie Polski, a podejrzani zajmowali się wystawianiem faktury dotyczących sprzedaży ogromnych ilości paliw. Grupa wystawiła 5000 faktur na kwotę ponad 2 miliardów złotych, a podatek VAT wyniósł 387 milionów złotych. Według śledczych wspomniane 66 milionów z tej kwoty zostało wyprane przez firmę byłego prezesa Stali, choć nie jest on traktowany jako członek zorganizowanej grupy przestępczej. Sytuacja ta przykryła wygraną rozprawę sądową z Ostafińskim, a sam redaktor po raz kolejny uciekł spod topora. Mógł napisać kolejny artykuł o aresztowaniu byłego działacza Stali.
Jednak pan Dariusz w tym wszystkim nie jest sam. Redaktor Hynek, podobnie jak Ostafiński, wypowiadał się na temat Teneryfy. Niepodobne za to są informacje, jakie podaje w swoich wypowiedziach. Zwrócił on uwagę na to, że na kanale Stali Gorzów nie ma żadnego materiału z tego obozu. Stal Gorzów, która gdzieś się chwali tym, że ma tak marketing świetnie rozbudowany, jest ta Stal Gorzów TV, jakoś żadnego filmiku z tego obozu nie zobaczyliśmy. No. No dobra, to spójrzmy na datę publikacji wideo. Nastąpiła ona 28 lutego. Teraz przenieśmy się na oficjalny kanał Stali Gorzów, gdzie opublikowano materiał z obozu na Teneryfie. Jak widzimy, już 3 dni wcześniej film był dostępny na kanale. O nie! Jesteśmy zgubieni! Jakoś żadnego filmiku z tego... Z tego obozu nie zobaczyliśmy, no. Ostafiński od lat jest osobą szkodzącą wizerunkowi nie tylko poszczególnych osób, ale także kibicom. Fałszywe informacje, jakie podaje on w swoich artykułach, wielokrotnie musiały być sprostowywane przez takie kluby jak Unia Tarnów, Włókniarz Częstochowa, czy też Wybrzeże Gdańsk. Wizerunek, jaki sobie wyrobił pan Dariusz, to wieloletni, świadomy proces, na który pracował nie tyle kontrowersyjnymi, co po prostu kłamliwymi tytułami swoich tekstów. Wracając jeszcze do poszczególnych osób, które padły ofiarą jego ataku, warto wspomnieć o Tomaszu Dryle, czyli na chwilę obecną jednym z najlepszych żużlowych komentatorów w Polsce. Jemu za to Ostafiński zarzucił stronniczość, ponieważ Dryła prywatnie jest kibicem Motoru Lublin. Powiedział on jego szefowi, że komentator nie powinien pełnić swojej roli w meczach klubu z Lublina. Dryła odpowiedział na to w swoim artykule, kierując się bezpośrednio do głównego bohatera tego filmu. Pan Dariusz Ostafiński zaprosił do swojego programu mojego szefa i oznajmił mu, że według niego nie powinienem komentować meczów drużyny z Lublina. Wpadł na taką myśl po przeczytaniu felietonu. Felietonu, który zresztą obiecał opublikować, a nie opublikował, bo mu się nie spodobał. Pomijając to, że pan Ostafiński nic z tego tekstu nie zrozumiał, albo sprytnie udaje, że nie zrozumiał, tak jak udaje, że go w ogóle nie było, nie do końca odczytuję sens zatytułowania materiału na temat co z Tomaszem Dryłą i rozprawiania nie o tym, jak komentuję, jakie błędy popełniam, co w mojej pracy jest nie do przyjęcia, ale czy w ogóle powinienem się czymś zajmować. Ja też uważam, że pan Ostafiński nie powinien robić bardzo wielu rzeczy, które robi. Bardzo wielu. Przeciętnym czytelnikom także nie podoba się to, co Ostafiński pisze na czyjś temat. Przy każdym tego typu artykule w sekcji komentarzy wylewa się duża ilość krytyki, a nawet hejtu. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie robi to na nim większego wrażenia, a przynajmniej taką postawę próbuje wykreować. Mimo tak wielu problemów, z jakim musi zmagać się żużlowe środowisko przez tego typu działaczy, tak naprawdę nikt raz na zawsze nie jest w stanie odciąć takich ludzi od wszystkich osób z żużlem związanych. Nadal bowiem pojawiają się kolejne wywiady prowadzone przez Ostafińskiego, a dopóki dalej będzie przewodniczącym działu żużlowego na tej popularnej platformie, zbyt wiele się w tej sytuacji nie zmieni. Apeluję zatem o to, żeby brać słowa z jego artykułów z dużym dystansem, bo wiele informacji zawartych w jego tekstach nie jest zgodnych z prawdą. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zachęcam do subskrypcji kanału oraz obejrzenia innych materiałów. Zawsze jest tak, że czas jest tym najlepszym lekarstwem, doradcą. W miarę upływu czasu zawsze wypływają nowe fakty.